Przypowieść o talentach, względnie przypowieść o dobrych sługach oraz o słudze złym i gnuśnym. Ta przypowieść jest bardzo taka niewygodna, uciskająca, jak kamień w bucie, bo ona ma w sobie to, że nie pozostawia wielu ścieżek. My jesteśmy przyzwyczajeni i to nam się ciągle wtłacza, że mamy nieograniczone możliwości, że nie chcemy sobie za pewnych dróg jakoś zamykać, drzwi zatrzaskiwać, trzeba mieć zawsze jakieś to wyjście bezpieczeństwa, wiele możliwości, im więcej tym lepiej, przebierać jak w ulęgałkach, to mi pasuje, tamto mi nie pasuje. Natomiast ta Ewangelia jest bardzo surowa, bardzo taka ostra. Masz dwie możliwości, mówi Chrystus. Albo służyć Panu Bogu, albo Jemu nie służyć. Albo wybrać Jego, te Jego dary, Jego talenty, jak tutaj jest nazywane, i je pomnażać. Albo masz, bo dostałeś, to od Ciebie nie zależy. Ci słudzy nie byli pytani, czy oni to dostaną, czy nie. Po prostu dostali, tak jak my dostajemy od Pana Boga takie, nie inne dary. Nie jesteśmy o to pytani, po prostu je mamy. Nawet ten, który dostał, wydawałoby się, że mało, to jest, to dostał to naprawdę ogromnie wiele. To jest według tych prognoz 34 kilo złota. Inni to przeliczają, że to jest około 6 tysięcy dniówek wypłaconych na rękę, na czysto. To jest ogromny pieniądz, tak naprawdę. Ten, który dostał, to tylko jeden talent, otrzymał bardzo wiele. To nie problem, że on dostał mało, tylko że to zlekceważył. Dostałby więcej, tak samo by pieniędzy, tych talentów nie użył, względnie zakopałby, oddałby tyle, ile dostał, 2 czy 5. Więc te ograniczone możliwości wyboru. Tak albo nie. Bierzesz albo i robisz coś z tym, albo bierzesz, zakupujesz i oddajesz tyle, ile dostałeś. Chrystus mówi jasno, że mamy obowiązek tymi pieniędzmi, tymi talentami dysponować, puścić je w obieg, uczynić coś, żeby zyskać. I tak naprawdę tu jest jasno powiedziane, że zyskuje ten sługa. Na końcu Chrystus mówi, że dajcie temu słudze, który ma 10. To znaczy, że nie odebrał. To nie było tak, że teraz Pan na tym zarobił. Że to dla Pana pracował. Pracował dla siebie. Jemu się może wydawało i to był jego problem, że robi dla kogoś, więc im mniej się napracuje, tym lepiej dla mnie. Ale ten sługa pierwszy, który dostał 5 następnych zyskał, miał 10. On miał 10. Pan mu ich nie zabrał. A jeszcze dodatkowo dostał to, o co chodzi w tej Ewangelii. Dostał radość bycia przy Panu. Wejdź do radości Twojego Pana. To jest ta decyzja, za czym idę. To jest ten wybór, który jest przede mną. Z jednej strony jest wejście do radości Pana, cieszenie się Jego bliskością, a z drugiej strony są ciemności, płacz i zgrzytanie zębów. To jest ta jedyna alternatywa, w którą wchodzę bądź nie wchodzę. Czy chcę być przy Panu, czy chcę być w ciemnościach, poza Panem. To mi Chrystus proponuje. Dlatego, kiedy rozważam tę Ewangelię, to nie tyle czuję się teraz jakoś bity przez Pana Boga, nie wiem, wtłaczane w pewne ramy, narzucane mi są pewne zobowiązania, zadania, których nie jestem w stanie zrobić, które mnie przerastają, które są jedynie jakąś katorżniczą pracą. Nie, to jest coś, co ma mi dawać tą radość już teraz.
tamci słudzy, jak wrócili po tej pracy, byli zadowoleni. Mieli to, co udało im się zrobić, wykorzystać. To była ta radość, którą mieli, a której nie miał ten, który to nie tyle zmarnotrawił, co nie pomnożył. Więc co mam? Właściwie pod talenty mogę włożyć wszystko, co mi Pan Bóg dał, a dał mi tak wiele. Ojcowie różnie na to patrzyli, mówili, że tymi talentami jest miłosierdzie względem innych, praca, brak lenistwa, jest Słowo Boże, które otrzymuję i które mam pomnażać, ale otrzymuję. Mogę dostać Pismo Święte na urodziny, na pierwszą komunię, bierzmowanie czy na ślub i dalej to Pismo Święte leży nieużywane. Może mógłbym oddać tak, jak dostałem funkiel, nówkę nieśmiganą i powiedzieć, tyle dostałem, masz tą książkę z powrotem, a mogę mu oddać właśnie tą księgę zniszczoną, tą księgę, którą przewertowałem, tą księgę, którą żyłem, którą pomnażałem każdego dnia. Patrzyłem na te litery, patrzyłem, co jest w środku, te rachunki, które Pan Bóg mi dawał, te cyferki, które tam są, że przyswoiłem sobie ten biznes. Pomnożyłem go. On jest we mnie. Nie jest tylko księga, która jest na zewnątrz mnie, ale jest drugie tyle, bo jest ta księga jest też we mnie. To są te różne rzeczywistości, które mogę podłożyć pod ten talent. Jest też coś, co mnie jakoś bardzo uderzyło. W jednym komentarzu pewnej mistyczki, która mówiła, że takim niesamowitym darem, który mogę oddać Panu Bogu, to jest młodość. Bardzo mnie to uderzyło, zastanowiło. Bo my żyjemy w czasie, kiedy myśli się inaczej. Nie, nie, młodość to jest moje. Trzeba się wyszaleć. Nawet do zakonu, jak się przychodzi, to mieć już za sobą. Są dziwni księża, którzy mówią, nie, nie, ty musisz poznać świat, przejść przez różne rzeczy, łącznie z seksem. Jak będziesz mieć 30-40 lat, to może wstąpić do zakonu. Nie ma się gdzie spieszyć. Młodość, którą chcę oddać Panu Bogu. Młodość, którą chce mi zabrać świat. Właśnie w tym celu, żeby się wyszaleć, żeby skonsumować to dla siebie, że to są te najpiękniejsze lata, że nie ma jeszcze takich zobowiązań, że to jest moje, to jest dar, który mam i nie dam sobie go zabrać. A ona mówi o tym i to jest coś, co jakoś warte jest zastanowienia się, zwłaszcza dla ludzi młodych, czy nie warto byłoby oddać tego skarbu Panu Bogu, zaryzykować, rzucić wszystko na jeden los, na jedną kartę, że to jest to coś, co chcę oddać Panu Bogu wspaniałomyślnie. Ja się cieszę, że Pan Bóg powołał mnie bezpośrednio po szkole jako młodego człowieka. To jest, nie mam wrażenia, że coś straciłem, że czegoś nie doznałem. Dzięki Bogu, że mogłem być blisko Niego w czasie mojej młodości, że mogłem tę relację z Nim jakoś przeżywać, być blisko Niego. Może dzisiaj to już nie jest ta młodość, nie jest ta pierwsza młodość, ale może jest ta druga młodość, którą mam. Że na nowo chcę z tym nowym zapałem, entuzjazmem, a więc obojętnie ile lat, że mogę to wszystko, co mam, chcieć przeżyć z Panem Bogiem. Nie dla siebie, nawet jeśli jestem już stary. Mam moją emeryturę, mam swój święty spokój, mam swój czas. Nikt mi tutaj nie może już na mój teren wejść, bo go pogryzę. Nie, że to jest to może moja druga młodość, którą mogę ryzykować dla Pana Boga. Pan Bóg jest Panem czasu. Jednego wcześniej, drugiego później powołuje.
ważne, żeby dzisiaj słyszeć tę Ewangelię, mieć w sobie to pragnienie ryzykowania dla Pana Boga, pytać się, co dzisiaj jest moim darem, co dzisiaj jest moim talentem, czym mogę Panu Bogu posłużyć.